Amazon to nie tylko Stany Zjednoczone i nie wiem tak naprawdę dlaczego większość, zdecydowana większość osób, które publikują na Amazon KDP, swoim głównym rynkiem mianuje właśnie rynek USA. Mamy takie rynki w Europie jak właśnie Wielka Brytania, jak Francja, jak Niemcy, jak Hiszpania, jak Włochy i tak dalej. Dlaczego tutaj nie rozglądamy się za swoimi szansami i uderzamy w rynek największy, co wydawać by się mogło na logikę jakby naturalne. Natomiast jest tam hiperkonkurencja, jeśli chodzi o samego Amazona. W samych Stanach żyje ponad 100 milionów osób, więc my jako Europejczycy powinniśmy też skupić się tutaj bardziej na naszych rynkach lokalnych. Ale wiem, że największą barierą w tym wszystkim jest to, że nie potraficie szukać nisz właśnie na rynkach typu rynek hiszpański, włoski czy to niemiecki. Dlatego dziś w tym filmie postaram się Wam pokazać, jak możecie to robić w bardzo prosty sposób, bardzo skuteczny sposób, tak żebyście mogli zdywersyfikować swoje przychody z Amazona KDP również na rynki europejskie, bo tutaj nie jest wcale gorzej niż właśnie w Stanach Zjednoczonych. Dlatego zapraszam Was serdecznie do oglądania, ale zanim przejdziemy do kontentu, to standardowo proszę Was o łapkę w górę, o zasubskrybowanie tego kanału i kliknięcia przycisku tego dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym materiale na tym kanale. Zasubskrybujcie ten kanał, napiszcie mi komentarz pod spodem, czego oczekiwalibyście w następnych filmach. A tymczasem przechodzimy sobie już na ekran mojego komputera, gdzie wyjaśnię Wam krok po kroku, jak takie nisze tutaj u nas na rynku europejskim możemy z powodzeniem szukać. Dobra, jesteśmy już standardowo na Amazon.com i w tym momencie chcielibyśmy znaleźć jakąś niszę na rynku niemieckim, hiszpańskim, włoskim czy francuskim. Jak to zrobić technicznie? Jeżeli mamy ogarnięte jakieś słowa czy jakieś nisze w języku angielskim, to jest to bardzo proste, ponieważ z angielskiego zdecydowanie łatwiej, używając Google Tłumacza, będzie nam się tłumaczyć na inne języki aniżeli na polski. Więc poszukajmy sobie tutaj jakiejś niszy przykładowej. Niech to będzie na przykład Mindfulness, może Journal. Co tutaj dalej? Będziemy mieli For Kids, For Women, For Working Woman. Niech będzie For Working Woman. Mindfulness Journal For Working Woman. I mamy 848 rezultatów. Tutaj tego nie będziemy analizować w tym filmie. Chodzi nam tylko o to, aby pokazać, jak taką niszę znaleźć sobie na przykład na rynku niemieckim. Czyli otwieramy Amazon.de i w tym momencie, jeżeli nie znamy niemieckiego, to oczywiście możemy sobie skopiować tą całą frazę i wkleić sobie ją tutaj. Tutaj oczywiście Amazon.de jest też przetłumaczony na język polski, więc będzie nam dużo łatwiej. Wklejamy sobie tutaj po prostu to po angielsku i on nam znajdzie te produkty. Jednakże jak widzicie, one będą w wydaniu angielskim i tutaj jest to wyraźnie zaznaczone. Jeżeli my chcemy publikować na rynek niemiecki dla Niemców, no to najważniejszym jest tutaj to, żeby ten produkt był wydany po niemiecku, bo tak jak my wolimy czytać książki po polsku i kupować polskie książki, tak samo Niemcy, Hiszpanie, Włosi wolą kupować te książki po prostu w swoim języku. Oczywiście te produkty, które są wydane tutaj na Amazon.com, są one dostępne w sprzedaży na całym świecie, tam gdzie tylko Amazon sięga, więc je znajdziemy również tutaj w tej wersji angielskiej. Dobra, więc wobec tego zależy nam na tym, aby to było po niemiecku. I Niemcy wpisują po niemiecku, Anglicy po angielsku. I to jest ważne, żeby to zrozumieć. Więc co musimy zrobić, to sobie przetłumaczyć po prostu tą frazę kluczową na język, który nas interesuje, czyli z angielskiego tłumaczymy sobie na niemiecki. I mamy Achtsamkeitsgebot für berufstätige Frauen. Czyli wiemy, że to jest to samo, ta sama fraza, to znaczy to samo. Nie musimy tego języka wcale znać. Wystarczy, że sobie to skopiujemy albo zaznaczamy sobie pierwszą frazę i możemy sobie to śmiało rozwinąć na Amazon.de w ten sam sposób, jak to robiliśmy, szukając tej niszy na Amazon.com. Mamy Achtsamkeitstagebuch für Erwachsene, czyli to jest dla dorosłych. Tutaj nie jest to sprecyzowane dla kobiet, natomiast wcale tak być nie musi. Natomiast tutaj typ produktu oczywiście się zgadza, więc mamy tutaj dla dorosłych, nie jest to rozgraniczone tak jak tutaj dla pracujących kobiet. Po prostu chodzi tutaj o to, że Niemcy wpisują częściej, jak nam sam Amazon tutaj powiedział, taką właśnie frazę, aniżeli
taką. Więc mamy tutaj też indykację co do tego, że na różnych rynkach po prostu dane produkty wyszukiwane są na inne sposoby, pod innymi słowami kluczowymi. Nawet jeżeli przetłumaczymy sobie dosłownie tą frazę kluczową z angielskiego na niemiecki, to jak widzimy, ona nie jest wpisywana przez Niemców i to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Więc mamy taką niszę analogiczną do tamtej, Achtsamkeits Tagebuch für Erwachsene, i mamy różnego rodzaju produkty, jest ich około 1000 i teraz możemy sobie sprawdzić, to jest świeży produkt, 15 lutego 2021 i jak widzimy, pozycja w rankingu 34026, czyli bardzo dobra pozycja BSR. Możemy sobie sprawdzić kolejne i kolejne i zobaczyć sobie, jak ta nisza tutaj pobieżnie wygląda. Mamy 34 tysiące, kolejny produkt. Mamy 9400, kolejny produkt. I ostatni produkt, który sprawdzimy, to jest pozycja 15 tysięcy, więc jak widzicie, mamy 1000 produktów pod tym słowem kluczowym, które nie jest long tailem jako takim, ponieważ jest to tylko trzywyrazowa fraza, a tych produktów jest mało i one naprawdę bardzo, bardzo dobrze w Niemczech zarabiają, więc warto, jeżeli już robicie produkt na dany rynek, to warto prześledzić tą niszę pod słowem kluczowym wpisanym w tym języku, więc tutaj jak widzicie jest duża różnica, jeśli chodzi o raz, frazę, którą Amazon nam podpowiada, że ona jest po niemiecku. Dwa, że produkty tutaj pod tą frazą się świetnie sprzedają, aniżeli byśmy wpisali tą frazę tutaj bezpośrednio w rynek niemiecki. Tak jak widzimy, tutaj nie ma tych opinii, te produkty się po prostu słabo sprzedają, a jak widzicie, jest ich bardzo dużo, tych świeżych. Tu jest 13 czerwca 2021, 1 czerwca, 26 lipca, 26 lipca, 30 lipca, 30, 14 czerwca, 16 lipca, czyli wszystko z okresu miesiąca, dwóch przed, ponieważ te produkty tu występują, ponieważ zostały dodane też na rynek w Stanach Zjednoczonych, a jak Wam mówiłem wcześniej, one będą tutaj też dostępne w sprzedaży, natomiast właśnie w wydaniu angielskim, czego Niemcy nie chcą, niekoniecznie to kupują, jak to tutaj mamy właśnie potwierdzenie w przypadku frazy Achtsamkeits Tagebuch für Erwachsene. I tak to wygląda w przypadku rynku niemieckiego. Ok, jeśli chodzi o rynek Wielkiej Brytanii, to oczywiście tutaj jeden do jednego możemy sobie przepisać tą frazę z Amazon.com, ponieważ i to jest język angielski, więc tutaj tak samo podejrzewam będą wyszukiwane te produkty, natomiast możemy sobie jeszcze sprawdzić, jakie słowa Anglicy wpisują pod Mindfulness Journal 4. Mamy For Woman Hardback. Jak widzicie, jest to znowu inna fraza kluczowa, którą wpisują Anglicy z Wielkiej Brytanii od tej, którą wpisują Amerykanie. I mamy różnego rodzaju produkty pod tą frazą. Zapewne znajdziemy też takie, które się znajdują pod frazą tą, którą wpisywaliśmy w Stanach Zjednoczonych, natomiast pewnie znajdą się też takie, których tam nie znajdziemy. I to jest właśnie to różnicowanie rynków. W każdym rynku pod innymi słowami kluczowymi możemy znaleźć te same produkty bądź produkty bardzo podobne. Dobra, jak to jest w przypadku Hiszpanii, czyli rynku hiszpańskiego? Nie znam hiszpańskiego ni w ząb, niemiecki jako tako, angielski dobrze, natomiast hiszpańskiego nie znam, więc jak sobie tutaj z tym poradzić? Tak samo jak tam, czyli kopiujemy sobie, żeby zobaczyć, jak po hiszpańsku jest mindfulness na przykład, albo coś z tej frazy, żeby sobie przetłumaczyć hiszpański. Tutaj i mamy diario, czyli podejrzewam, że to jest ten dziennik. Diario, już takie obycie z takimi różnymi językami daje pewny pogląd na różne słowa, które niekoniecznie są mi znane. Natomiast diario, podejrzewam, że to jest dziennik. Diario de atención, plena mara mujeres. Nie będę kaleczył. Natomiast możemy sobie to skopiować, wpisać, enter i zobaczyć, co tutaj nam się pojawi. Teraz, jak jest po hiszpańsku książka? Możemy oczywiście sobie to też zobaczyć. Libro. Mamy wszystko jak na dłoni. Powinno być to w kategorii libro. Czy coś takiego mamy? Jest libro z książki. Także jak widzicie, możemy sobie poradzić. Mamy 13 wyników, dlatego pewnie, że to jest bardzo, bardzo długa fraza. Ale diario de atención, czyli dziennik jakiś tam dla uwagi. I pod tą frazą, jak widzimy, mamy 858 wyników wyszukiwania i tego rodzaju produkty. I postępujemy tak samo jak w rynku niemieckim. Następnie możemy zobaczyć to sobie na rynku włoskim, czyli to samo przetłumaczyć sobie na włoski. Ok. I mamy po włosku też diario, więc sobie możemy to skopiować i wkleić sobie tutaj. Po włosku, czy książka też jest libro? Nie mam pojęcia.
ale sprawdźmy. Tak jest podobnie, bardzo Libri. Wybierzmy sobie to i mamy coś takiego. Inteligencja emotiva pod tą frazą się znalazło i w ten sposób też możemy sobie niszy poszukać. Il pensiero positivo. Ja tak, wiecie, to co widzę, słowa, które się powtarzają, to sobie po prostu otworzę. Chodzi o to, żeby to było po włosku, nie po angielsku, żeby to nie była wersja angielska, ponieważ Włosi wolą książki włoskie, co jest chyba naturalne. Zobaczmy, jak to się sprzedaje. Tu mamy numer 1, czyli jest to bestseller, pozycja 4000. I jeżeli widzimy taki produkt, możemy sobie oczywiście skopiować tutaj ten tytuł, wpisać go sobie tutaj ponownie i zobaczyć, jakie pozycje się znajdują pod tym. Jest ich około 1000. Jak się sprzedają? Sprzedają się bardzo dobrze, dlatego że tutaj mamy bestsellera, tutaj mamy bestsellera. Zobaczmy sobie pierwsze, powiedzmy, 5 produktów. Raz, dwa, to już widzieliśmy. 3, 4, 5. Jakie to zajmuje pozycje w rankingu? Mamy 44, czyli czołówka we Włoszech, jeśli chodzi o sprzedaż. Tutaj mamy 1850, też rewelacja. Tutaj mamy 43 tysiące, też bardzo dobra sprzedaż. 4830, świetna sprzedaż. 11 tysięcy, bardzo dobra sprzedaż i jak widzicie, w ten sposób znaleźliśmy sobie niszę we Włoszech, nie znając absolutnie tego języka. Tak to, moi drodzy, wygląda, tak samo to będzie wyglądało, jeśli chodzi o rynek francuski. Nie będę tutaj tego powielał, ponieważ proces wygląda identycznie. Korzystamy sobie z Google Tłumacza, wyłapujemy jakieś najważniejsze słowa, które uważamy, że będą tutaj odwzorowywać naszą niszę, tą pierwotną, którą znaleźliśmy sobie na rynku, na przykład w Stanach Zjednoczonych, i szukamy podobnych produktów w rynkach europejskich właśnie w ten sposób. Pamiętajcie, że to nie zawsze będzie się pokrywać jeden do jednego, jak to widzieliśmy, natomiast to wynika z tego, że Włosi, Hiszpanie, Anglicy czy Niemcy inaczej określają pewne produkty. Jest to jakby naturalne, ponieważ języki się różnią. Nam chodzi o to, aby dojść do tego, jakie słowa kluczowe danej niszy są chętnie wpisywane przez dany naród. I to tak naprawdę tyle. I co? Nie jest to takie trudne. Także, tak jak Wam powiedziałem, mamy tutaj naprawdę bardzo duży potencjał. Rynek niemiecki w szczególności jest rynkiem bardzo i to bardzo bogatym. Nie musicie znać języka. Ja Wam pokazywałem w ostatnim nagraniu, jak sobie poradzić bez znajomości języka i mówiłem to na przykładzie języka angielskiego. Natomiast ma to zastosowanie do każdego innego języka obcego, typu włoski, hiszpański, niemiecki i tak dalej. Jeżeli nie znacie języka, to nie jest to przeszkodą w publikowaniu na Amazon KDP. Możemy sobie z tym poradzić, możemy sobie to inteligentnie obejść, tak żeby tego języka nie musieć się po prostu uczyć. Więc mam nadzieję, że weźmiecie pod uwagę te właśnie rady, które Wam tutaj przedstawiłem, że spróbujecie zdywersyfikować swoje produkty również na rynki europejskie, ponieważ jest to naprawdę chłonny rynek. Jest to rynek jeszcze nie przesycony. Tak samo jak Amazon KDP wejdzie do Polski, to my jako publikujący już z jakimś doświadczeniem będziemy mieli ogromną przewagę nad osobami, które dopiero będą się wdrażały w świat Amazona, dopiero będą zaczynały myśleć o tym, żeby wydać jakąś książkę czy prostą kolorowankę na Amazonie. My już będziemy mieli kilkaset produktów, powiedzmy, za sobą, więc będziemy mogli tutaj na tym rynku ten rynek zdominować. Dlatego rynek polski jest dla nas dużą szansą. Kiedy to nastąpi, to nie wiem. Nie pytajcie mnie w komentarzach, kiedy Amazon na rynku polskim. Mówimy o Kindle Direct Publishing, bo Amazon w wersji FBA już jest. Natomiast pamiętajcie, że skupmy się też na rynkach tutaj europejskich, bo jest tutaj zdecydowanie łatwiej o bestsellera, jest tu zdecydowanie łatwiej o sprzedaż, nawet jeżeli nie macie doświadczenia w mowie i w piśmie w danym języku. Możecie sobie z tym poradzić tak samo, jak tutaj Wam podlinkuję właśnie film, który nagrałem ostatnio. Jak zacząć publikować na Amazon KDP, mając cały czas w głowie taką barierę językową. Tutaj postaram się właśnie to podlinkować, żebyście sobie sprawdzili. A my już widzimy się w następnym filmie. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze do tej pory tego nie robicie, a wiem, że 50% osób oglądających moje filmy tego jeszcze nie robi, więc koniecznie to zróbcie w tym momencie. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Życzę Wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się. Na razie. Hej!